Witam Państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym spotkaniu. Dwa dni temu sesja Rady Miasta i przygotowana przez prezydenta miasta Nowego Sącza uchwała, kolejna uchwała podnosząca ceny za odbiór śmieci. Tym razem od przedsiębiorców. Wzrost cen prawie o 300%. Dziwi sytuacja, bo w zeszłym roku zostały obniżone stawki o 20%, a teraz taka znaczna podwyżka. Nie zgodzę się z tym, jakie padły słowa, że to wcale nie jest wysoka podwyżka dla przedsiębiorców, bo tak naprawdę, jak przypominają sobie Państwo, w zeszłym roku wzrosła cena dla mieszkańców Nowego Sącza. To były znaczne podwyżki, praktycznie o 170%, a tutaj prawie o 300%, dlatego że nie zgodzę się ze słowami, które padły, że to jest nieznaczna podwyżka. Tak naprawdę przedsiębiorcy będą płacili w tym momencie po 24 zł, ale za pojemnik tylko lub worek 120-litrowy. Więc jeżeli mówimy, że ma to w jakiś sposób uszczelnić system, to czy naprawdę tędy droga? W zeszłym roku, gdy pan prezydent przygotował projekt uchwały, za którym zagłosowali przedstawiciele Koalicji Nowosądeckiej, Platformy Obywatelskiej, a także radny Krzysztof Głódz, ceny dla mieszkańców drastycznie wzrosły. Myśmy wtedy jako klub Prawo i Sprawiedliwość mówili, że najpierw powinien być przygotowany proces naprawczy firmy Nowa. Czy tak naprawdę chodzi o to, że mieszkańcy mają płacić za złe zarządzanie, za to, że nie ma wizji rozwoju spółki? Czy mieszkańcy mają ponosić odpowiedzialność za to, że w tej firmie nie dzieje się tak, jak powinno? Teraz kolejne opłaty, tym przerzucone na barki tak naprawdę przedsiębiorców. Gdzie to wsparcie? Powinniśmy też patrzeć przez pryzmat sytuacji, w której się znajdujemy. Wsparcie, które pozwoli na otwarcie się przedsiębiorstw, na powstawanie nowych miejsc pracy, na otwarcie się restauracji, kawiarni, które mają służyć obywatelom. Oby udało się, że będziemy się znajdowali cały czas w sytuacji, bo wiemy, że pandemia wzrasta, ale tak naprawdę to wsparcie jest potrzebne także ze strony samorządów. W tych przygotowanych projektach uchwał, bo tych projektów uchwał dotyczących podwyżek różnego rodzaju, jeśli chodzi o odbiór śmieci czy innych zanieczystości, jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to w tyle całej sytuacji pozostają tak naprawdę kary dla firmy Nowa. Szanowni Państwo, w zeszłym roku wykazano wiele nieprawidłowości na zagospodarowanie odpadów związane ze spółką Nowa. Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska tak naprawdę wyznaczył decyzjami wysokie kary właśnie dla spółki Nowa. Na ostatniej sesji pytałam prezydenta kilkakrotnie, żeby powiedział, jakie są to kary, żeby pan prezydent odniósł się do tego, kto za te kary będzie płacił. I teraz, szanowni Państwo, ja skierowałam pismo w dostępie do informacji publicznej do spółki, dostając decyzję, na podstawie tych decyzji spółka Nowa została ukarana karami pieniężnymi. I są to znaczne kary, które zostały przez Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożone na spółkę Nowa. Kara w wysokości 10 tysięcy za przetwarzanie odpadów wielogabarytowych niezgodnie z ustaleniem. 5 tysięcy to najniższa z tych kar za system kontroli miejsc magazynowania odpadów. Trzecia decyzja. 1 000 000 zł. Za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia poprzez składowanie ich na wschodniej skarpie składowiska poza jego czaszą bez stosownego zezwolenia. I teraz, szanowni Państwo, kara 1 000 000 zł, która została nałożona. My mówimy, pan prezydent powiedział, że system się musi zbilansować, ale system ma się zbilansować z takimi karami?
Czyli, że kto będzie, ja zadałam te pytania panu prezydentowi, kto będzie za te kary odpowiadał? Czy zapłaci spółka nowa, czy pan prezydent zapłaci, skoro ta spółka należy do miasta? Czy tak naprawdę chodzi o to, że szukamy pieniędzy w kieszeni podatników? Tak też było w zeszłym roku, gdy te ceny drastycznie wzrosły dla mieszkańców naszego miasta. Kolejna kara, 10 tysięcy za magazynowanie przyjętych do przetwarzania odpadów biodegradowanych. Szanowni Państwo, tych kar już jest trochę. Kolejna kara, 50 tysięcy za unieszkodliwienie za zagospodarowanie odpadami, to jest unieszkodliwianie na czaszy składowiska odpadów wskazujących właściwości niebezpieczne, niezgodne z posiadanym zezwoleniem. 5 kar. Czyli tak naprawdę, szanowni Państwo, jeżeli popatrzy się na te kary, które zostały tutaj dane, czy to jest konieczność podnoszenia, czy to jest efekt pewnej niegospodarności, za którą mają zapłacić mieszkańcy. A w tym momencie także, być może pan prezydent uważa, że przedsiębiorcy. My jako klub Prawo i Sprawiedliwość zagłosowaliśmy przeciwko tym podwyżkom. Tak samo jak w ubiegłym roku. Zagłosowaliśmy przeciwko podwyżce cen śmieci dla mieszkańców, dlatego że nie otrzymaliśmy żadnej kalkulacji, nie otrzymaliśmy żadnego systemu naprawczego. Tak naprawdę prosiliśmy o to pana prezydenta. I takie informacje od pana prezydenta, zanim rozpoczęły się sprawy podnoszone cen śmieci, nie uzyskaliśmy. Więc w tym momencie, gdzie jest tak naprawdę drugie dno? Czy tu chodzi o spółkę? Czy tu chodzi o funkcjonowanie tej spółki? Czy jest konieczność takiego drastycznego podwyższenia cen śmieci, na który my jako klub Prawo i Sprawiedliwość się nie zgadzamy? Dziękuję Państwu.